Odczuwam potrzebę przekazania rodzinie, krewnym i przyjaciołom moim tego oto zaczątku przygód moich w argentyńskiej stolicy. 21 sierpnia 1939 roku ja na statku Chrobry do Buenos Aires przybijam. Żegluga z Gdyni do Buenos nadzwyczaj rozkoszna. Ze mną Czesław Straszewicz, przyjaciel mój, kajutę dzielił, bo obaj literatki, żal się Boże, mało co opierzone, na tę pierwszą nowego okrętu podróż zaproszeni zostaliśmy. Jakbyśmy do lądu dobili, ja z panem Czesławem w miasto zapuściliśmy się, a całkiem na oślep, jak wrogu, bo żaden z nas tu nigdy nogą nie stąpił. Miasto jak miasto, jeden dom wysoki, drugi niski stoi. Ale coś niedobrze, bo coś tam, panie, gdzieś tam się kiełbasi i choć to pusto jak w nocy na polu, tam za lasem, za gumnem, trwoga i skaranie Boże, jakby się na co zanosiło. Ale każdy myślał, że może rozejdzie się po kościach, bo to z dużej chmury mały deszcz, a to tak jak z babą, co tarza się, ryczy, jęczy z brzuchem czarnym, wielkim, niemiłosiernym, że chyba szatana porodzi, a to ją tylko kolki sparły, więc po strachu. Ale coś niedobrze. Po ulicach obijał nam się natrętny gazet krzyk: Polonia, Polonia! Aż tu Czesław do kajuty naszej, bo wciąż na statku mieszkaliśmy, z gazetą wpada: wojna! Dziś, jutro wybuchnąć musi, nie ma rady! Owóż kapitan rozkaz wydał, aby statek nasz jutro odpłynął, bo choć do Polski się nie przedostaniemy, to gdzieś do brzegów Anglii, Szkocji dobijemy. Gdy to wyrzekł, w objęcia sobie padliśmy, i zaraz potem na kolana padliśmy, pomocy Bożej wzywając i Panu Bogu się ofiarowując, a tak klęcząc powiadam do Czesława: płyńciesz, płyńciesz z Bogiem. Czesław na to: jakże to, przecież z nami płyniesz. Ja bym do Polski z wami popłynął, ale po co mnie do Anglii lub do Szkocji, tu zostanę. A on patrzy się na mnie i patrzy: nie chcesz z nami, tu wolisz zostać? Ale ty do poselstwa naszego pójdź i tam się zamelduj, żeby ciebie za dezertera albo co innego nie ogłoszono. Odpowiedziałem: pewnie, że pójdę, że wiem, co jako obywatel powinienem. Dopiero w ten czas z klęczek powstałem, bo już najgorsze przeszło. Ja człowiekowi temu, rodakowi, całej prawdy powiedzieć nie chciałem. Ani też innym rodakom i swojakom moim, bo by mieszanią żywcem na stosie palono, końmi lub kleszczami rozrywano, od czci i wiary odsądzano. I gdy już liny odwiązują, gdy statek ludźmi rozkołysany od ludzi rodaków czarny już, już odpływać ma, odbijać, ja z człowiekiem, który ze mną dwie walizki moje niósł, na ląd wstępuję i oddalać się zaczynam. Owóż tak się oddalam, a wcale się za siebie nie oglądam. Oddalam się, nic nie wiem, co tam za mną. Dopiero gdym dobrze się oddalił, przystanąłem i za siebie spojrzałem. Tam okręt od brzegu odbił, na wodzie stoi, a ciężki, pękaty. W ten czas na kolana paść chciałem. Jednakowoż wcale nie padłem, a tylko z cicha bluźnić, wyklinać, ale do siebie samego zacząłem. A płyńcież wy, rodacy, do narodu swego, płyńcież wy do narodu waszego świętego, chyba przeklętego. Płyńcież wy do stwora waszego świętego, ciemnego, co wciąż zdycha, zdechnąć nie może. Płyńcież wy do cudaka waszego świętego, od natury całej przeklętego, co wciąż się rodzi, a przecież wciąż nieurodzony. Płyńcież, płyńcież, żeby on wam ani żyć, ani umrzeć nie pozwalał, a zawsze was między bytem, a niebytem trzymał. Płyńcież wy do szaleńca, wariata waszego świętego, żeby on was skokami, szałami swoimi dręczył, męczył, was z krwią zalewał, was rykiem swoim ryczał, wyrykiwał dzieci wasze, żony wasze, na śmierć, na skonanie, sam konając, w konaniu swoim, szału swojego was szalał, rozszalał. Miałem wszystkiego 96 dolarów. Umyśliłem naprzód do pana Cieciuszowskiego się udać, którego jeszcze z dawnych lat znałem. O, kogo widzę. Proszę, proszę. Proszę bardzo, proszę uprzejmie.
Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Proszę siadać. Proszę. A w czym bym pożyteczny mógł być? Widząc, że od kraju odcięty jestem, z wielkim bólem, żalem moim tu zostać postanowiłem, miast do Anglii, Szkocji na tułaczkę płynąć. A już to pewnie w tej potrzebie matki naszej serce poczciwe syna każdego do niej ptakiem się wyrywa. Ale trudna rada, rozumiem boleść twoje, ale przecie przez ocean nie przeskoczysz. To też postępowanie twoje pochwalam albo nie pochwalam i dobrześ zrobił, żeś tu został, choć może i niedobrze. Tak mówi, a palcami młynka kręci. Co ty tak kręcisz? To może ja tobie pokręcę? I też jemu młynka zakręciłem. Tak pan mnie masz? Nie jestem ja na tyle szalonym, żebym w dzisiejszych czasach co mniemał albo i nie mniemał. Ale skoroś się tu został, to idźże zaraz do poselstwa. Albo nie idź i tam się zamelduj, albo nie zamelduj, bo jeśli się zameldujesz lub nie zameldujesz, na znaczną przykrość możesz być narażonym lub nienarażonym. Tak sądzisz pan? Sądzę albo i nie sądzę. Róbże, co sam uważasz. I palcami kręci. Albo nie uważasz. I znów kręci. Bo to już głowa twoja w tym... Znów palcami kręci. Żeby cię to złego nie spotkało, albo i spotkało. No i znów kręci. Dopieroż ja jemu zakręciłem. Taka rada twoja kręci, kręci... Szczęsny człowieku. A toż ty lepiej zgiń. Przepadnij i cicho się. A do nich nie chodź. Bo jak się do ciebie przyczepią, to się nie odczepią. Słuchaj rady mojej. Ty lepiej z obcymi, z cudzoziemcami się trzymaj. W cudzoziemcach zgiń, rozpłyń się, a niech cię Bóg broni od poselstwa, a tyż od rodaków. Bo źli, niedobrzy, skaranie boskie, tylko ciebie gryźć będą, a tak cię zagryzą. Tak uważasz? A niechże ciebie ręka boska broni, żebyś ty poselstwa albo rodaków tutaj będących unikał. Bo jak ich unikać będziesz, to gryźć ciebie będą, a tak cię zagryzą. Tak mówi i palcami młynka kręci, ja też kręcę, a od tego kręcenia już mi się w głowie zakręciło. Nie wiem, czy bym jakiego zajęcia nie dostał, żeby to przynajmniej pierwsze miesiące przetrzymać. No, gdzie by tu to znaleźć? Nie bój się, nie bój się, zaraz co uradzimy. Już ja ciebie z rodakami poznam, to oni ci dopomogą lub nie dopomogą. Tu zasobnych naszych kupców, bankierów, przemysłowców, finansistów nie brak. Już ja ciebie jako wkręcę lub nie wkręcę. Palcami kręci. Tu... Trzech wspólników jest, którzy spółkę mają i interes koński tyż i psi dywidendowy założyli. A oni by tobie pomogli albo nie pomogli i może na urzędnika albo pomocnika z pensją 100 albo 150 pezów zgodzili, bo najzacniejszymi, najpoczciwszymi lub nie najpoczciwszymi są ludźmi. Spółka zaś komandytowa, subhastowa lub nie subhastowa. Sęk w tym, żeby każdego z nich na osobności zdybać i na osobności prywatnie się rozmówić, bo tam z dawnych czasów dużo jadu, swaru i tak jeden drugiemu obmierzły, że jeden przy drugim obmierzły i tylko by mierził. Nazajutrz, gdym w moim pokoiku obudził się, doszedł mnie przez ścianę staruszka płacz, jęki, biadolenia, a ze słów jego to tylko zrozumiałem guerra, guerra, guerra! Jakoż gazety krzykliwym głosem wybuch wojny obwieszczały. Dzień był jasny, pogodny. Ja w tłumie zgubiony, moim zgubieniem się cieszyłem i nawet na głos powiadam... Nic, piskorzowie, gdy tam raka biją, a tam biją. Przed redakcjami gazet wielkie ludzi mrowie, powiadam, a wciąż do siebie zdrów krzyży, choć tam barana sztorcują, a tam i sztorcują. Nad rzekę poszedłem, gdzie pusto, cicho, wietrzyk wieje, powiadam, a wciąż do siebie. Otóż to ma konągwa czyrka, a borsuk w potrzasku, mało co ze skóry nie wyskoczy, a tam ze skóry mało co nie wyskakują i za lasem, za gumnem, za stawem niemiłosierny ryk biją, mordują, o zmiłowanie proszą, pardonu nie dają, a diabli wiedzą co, a pewnie i diabli. Powiadam więc, na co mnie do poselstwa pójść? Do poselstwa ja wcale nie pójdę, a że chuda szkapa była, to niech zdycha. A tam i zdychają. Na miłosierdzie boskie nie będę ja się w to mieszał, bo gdy konać mają, niech konają! Ale wzrok mój na moim robaczku
spoczął, który po źdźble trawy się wspina. I widzę, że robaczek ten w tym miejscu, w tym czasie, na tym brzegu, za tym oceanem wspina się. I wspina. I wówczas najokropniejsza mną owładnęła trwoga i myślę sobie, lepiej do poselstwa pójdę. Nie, nie, no pójdę. No, pójdę, no i poszedłem. O powód pańskiej wizyty zapytuję? Z jaśnie wielmożnym posłem chciałbym rozmówić się. Z jaśnie wielmożnym posłem? Z jaśnie wielmożnym ministrem. Z ministrem? Samym pan pragniesz mówić ministrem? Owszem, z jaśnie wielmożnym posłem chciałbym rozmówić się. Z jaśnie wielmożnym posłem? Samym panem posłem? Właśnie z panem ministrem, bo ważną mam sprawę. A nie z radcą? Nie z attaché? Nie z konsulem? Z ministrem. Samym pan pragniesz widzieć się ministrem. A po co? A w jakim celu? A kto ty jesteś? Z kim się przyjaźnisz? Do kogo chodzisz? Z tego wszystkiego rewizję mi zaczął robić? I sznurek mnie z kieszeni wyciągnął. Służby swoje, mienie, krew ofiarowuję i o to upraszam, aby mnie jaśnie wielmożny poseł w takiej chwili świętej, wedle woli świętej, rozumienia swojego użył i moją rozporządzał osobą. Już tobie więcej jak 50 pezów dać nie mogę. Więcej nie dam, bo nie mam, ale jakbyś chciał do Rio de Janeiro pojechać i tamtejszego poselstwa się czepiać, to owszem, na podróż dam i nawet co na odczepne do loże, bo literatów nie chcę tutaj mieć, bo tylko doją i obszczekują. Powóż zdumienie, zdziwienie moje. Dobrze, już dobrze. Masz tu 70 pezów i więcej nie duj, bo mnie krowa. Widzę, że jaśnie wielmożnemu panu bardzo drobnym być muszę, bo mnie podobnież jaśnie wielmożny pan drobniakami zbywasz, a mnie może między 10 000 literatów zaliczasz, a ja nie tylko literat, ale i Gombrowicz. Jaki Gombrowicz? Gombrowicz, Gombrowicz. Ano, jak Gombrowicz, to masz tu 80 pezów i więcej nie przychodź, bo wojna. Minister zajęty. Wojna. 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 Wojna, wojna. A co? Masz wiadomość, jaką nowinę, jakie mówiono ci, co? Nic to, nic to. Nie bój się, nie bój się. Już my wroga pokonamy. Już my wroga pokonamy, pokonamy. Już my wroga pokonamy, pokonamy, pokonamy. Pokonamy, pokonamy, pokonamy. Pokonamy, psia jego mać. Ja ci to mówię. A to ci mówię, żebyś nie mówił, że ja ci nie mówiłem, że nie pokonamy. Bo też ci mówię, że pokonamy, zwyciężymy. Bo w proch zetrzemy dłonią mocarną naszą najjaśniejszą. W proch, w pył roztrzaskamy, rozbijemy. Na pałaszach, lancach rozniesiemy. I pod sztandarem naszym, a w majestacie naszym, o Jezus Maria, o Jezus Maria, zdruzgoczemy, rozgnieciemy, rozmiażdżemy. A co się tak patrzysz? A przecież ci mówię, że zgnieciemy. A przecież widzisz, słyszysz, że ci sam poseł najjaśniejszy, minister mówi, że zgnieciemy. Widzisz chyba, że sam poseł minister tu przed tobą chodzi, mówi rękami, macha i ci mówi, że zgnieciemy. Żebyś nie szczekał, że ja przed tobą nie chodziłem, nie mówiłem. Bo przecież widzisz, że chodzę i mówię. A to ja przed tobą chodzę? Mówię? A to sam poseł? Minister przed tobą chodzi, mówi. To ty chyba nie byle pętelka, jeżeli sam poseł, minister tyle czasu z tobą siedzi, a i chodzi, mówi, nawet wykrzykuje, rękami macha. Siadajże, pan redaktor. Siadajże. Przepraszam, jak godność,
Gombrowicz. Ach, Gombrowicz, owszem, słyszałem, jakżebym nie słyszał, jeżeli przed tobą chodzę, mówię. Trzebaż panu dobrodziejowi jako z pomocą przyjść, bo ja obowiązek swój wobec piśmiennictwa naszego narodowego znam. Jako minister tobie z pomocą przyjść muszę. Owóż, że to pisarzem jesteś, ja bym tobie pisanie artykułów do gazet tutejszych wysławiające, wychwalające wielkich geniuszów i pisarzów naszych zlecił, a za to krakowskim targiem 75 pezów na miesiąc zapłacę, bo więcej nie mogę. Tak krawiec kraje, jak materii staje wedle stawu grobla. Tak, Kopernika, Chopina, Mickiewicza, ty wychwalać możesz. Bójże się Boga, przecież my swoje wychwalać musimy, bo nas zjedzą. Otóż to dobrze mnie się powiedziało. Nie. Bóg zapłać. Nie. Co nie? Nie chcesz wychwalać? Kiedy mnie wstydno. Jak to ci wstydno? No wstyd, bo swoje. A co się wstydzisz, gówniarzu? Przecież jeżeli swojego nie będziesz chwalił, to kto ci pochwali? Nie wiesz to, że każda liszka swój ogon chwali? Dopraszam się łaski, jaśnie wielmożny panie, ale bardzo mnie wstydno. Cóżeś ty? Zbaraniał? Zgłupiał ze szczętem? Czy ty nie widzisz, że wojna? I że teraz w tej chwili mężów wielkich na gwałt potrzeba, bo bez nich diabli wiedzą, co może być? Ja tu od tego minister, żeby wielkości narodowi naszemu przysparzać. To nie, co ja z tobą zrobię? Ja chyba tobie pysk zbiję. Czekaj. To ty literatem jesteś, tak? A cóżeś ty tam wyskrobał? Książki jakie? Stroga, chodź tam. Gówniarz pewnie musi być. Ale oko nos dobry, choć gówniarz. Tyż i czoło dobre. Ach, gówniarz pewnie musi być, bo wszyscy wy gówniarze jesteście. Ja też gówniarz, ale oni też gówniarze. To się na czym rozumie. Kto tam się na czym pozna? Nikt nic nie wie, nikt nic nie rozumie, gówno wszystko. Gówno samo. Gówno. No, to dali go. Ja tu teraz trochę pochodzę, a potem... Lu! Zaszczyt to dla nas, zaszczyt, bo my wielkiego polskiego pisarza gościmy. Może największego. Wielki to pisarz nasz, może i geniusz. Syroczka, co się gapisz? Powitaj wielkiego gówniarza, geniusza naszego. Święto, bo my wielkiego Gombrowicza gościmy. Mistrz, pisarz, wielkie to święto pisarz, narodowe, bo Gombrowicz, nasz wielki mistrz, Gombrowicz. Wielki pisarz. Wielko, to ja jak śliwka w gówno wpadłem. No, pamiętaj, gówniarzu, żeś tu jak należy przez poselstwo uhonorowany został, a teraz dbaj o to, żebyś nam wstydu przed ludźmi nie zrobił, bo my ciebie ludziom, cudzoziemcom, jako wielkiego geniusza Gombrowicza pokażemy. Tego propaganda wymaga. Trzeba, żeby wiedziano, że naród nasz w geniuszów obfity. O co, sroczka? Pokażemy! 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 A co, gówniarze to i na niczym się nie poznają. Jak to? Co to? Co to? A to... Podobnież znowu mnie w życiu moim przyłapano. O Jezus Maria, to znowu mnie w życiu moim przyłapano, a jak liszkę w potrzask. Otóż to gówniarzom wielkości się zachciało. Wielkości im trzeba, geniuszów, bohaterów, żeby to przed ludźmi się pokazać, że to niby geniusza Gombrowicza mamy, więc co to znaczymy? Jaka chwała, jaka zasługa nasza, jakiś to pałac nasz, jakie belki, szory, szychy, pychy. I bójcie się Boga, nie dajcie, żeby nam pośladków zbito, bo my geniusza Gombrowicza mamy. Tym, że to chamskim szwurclem chciał jaśnie wielmożny poseł gównem oczy ludziom cudzoziemcom mydlić. Przeklętyż minister, który narodu swego nie szanuje. Przeklętyż naród, co synów swoich nie szanuje. Przeklętyż człowiek i naród, którzy siebie wzajem nie szanują. Minister,
Gówniarz płatny, urzędy, godności, zaszczyty, czasy nasze, życie nasze, naród, państwo, gówno, 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 gówno. Oj, no po coś ty tam chodził? No przecież ci mówiłem, żebyś tam nie chodził. Choć może dobrze zrobił, żeś chodził i dobre to, żeś mu nosa utarł, choć może i niedobre. Oj, bo on teraz tobie, nieboże, utrze, utrze, utrze! Ukryj się. Skryj się w mysią jamę, bo jak się nie skryjesz, to cię znajdą. Ale nie, nie, nie skrywaj się, nie skrywaj się, bo jak się skryjesz, to cię szukać będą, a jak cię poszukają, to cię znajdą. O, patrz, patrz, widzisz pan? Rotwerdowe. A to dyrektor Pindze. A to prezes Kotarzycki. Hola, hola, prezesie! O, to Mazik jest. A to Bumcik. O, to Kulaski. A to Polaski. W czepkuś się rodził. Widzisz barona? Baron stoi. Barona samego zdybałeś. On to tam przed tą wystawą, a sam bez wspólników. Chodźmyż do niego, albo nie chodźmy, to o posadzie twojej pomówimy lub nie pomówimy. Witam. Witam barona drogiego. Jak zdrowie, powodzenie lub niepowodzenie. A to pan Gombrowicz, który wskutek odcięcia od kraju tu się został i z nami niepewność nasza i trwogę przeżywa. A tyż jakiego zatrudnienia szuka? Może by co przekąsić, a może by wypić. Zapraszam do domu mojego, gdzie żona, bo przedstawić pragnę. Zajdzie pan do nas we wtorek, będziemy radzi. Ale jemu by się jakie zajęcie zdało, bo w potrzebie. A ja jego jak w dym do barona łaskawego, gdzie suto zastawiają, suto podawają. Co ta w potrzebie? Już wszystko załatwione. Już się pan nie kłopot. Zaraz dzisiaj każę, żeby pana drogiego na sekretarza mego do spółki przyjęto z pensją. 1500 pezów. Załatwione tedy. Godziny pracy sam sobie wyznaczysz. A teraz czymś zapić, czymś przekończyć potrzeba. Chodźmy, chodźmy się napić. A co to pan? Zbyka spadłeś, żeby bez porozumienia ze mną urzędników nowych do interesu brać. A to pan kretyn jesteś. Ja ci tego urzędnika twojego przepędzę. Won, won, won. Zabraniam? Zakazuję. Komu pan zabrania? Sobie pan zabraniaj. Proszę nie robić skandalu. Delikacik. Ja ci tego delikacika twojego pobiję. Ja ci go zbiję. Ja ci go pobiję. Ciumkała jestem. Ludzie! Ludzie, ratujcie mnie! Toż ja go tutaj biję, a ten się z łapami pcha! No, już ja większego kretyna bałwana na oczy swoje w życiu nie widziałem! Zabraniam! Co się pchasz? Co się wtrącasz? Zabraniam! Czego tam szukasz? Czego szukasz? Kamoniu. Czego? Czego szukasz? Tam szukasz? Czego tam szukasz? Karasie moje, Karasie. A już ty mnie za to zapłacisz. Ja ciebie z torbami puszczę. Rejestr. Stodoła się spaliła od tygryki. Woda była. Nie drap się. Ja się nie drapię. To ja się drapałem. Ja ciebie podrapię. Podrap, podrap, boś od tego. A ja ciebie drapał nie będę. A niech ciebie ten twój sekretarz drapie. A sekretarz mój mnie drapać będzie, jak ja mu każę. A to ja tobie sobie tego sekretarza zgodzę. I mnie drapał będzie, kiedy mnie się zechce. Albo i nie zechce. Bo choć ty pan z panów, a ja cham z chamów, mnie drapać będzie, kiedy mnie się zechce, albo i nie zechce. Drapać będzie... Kto pan z panów, kto cham z chamów. Ty mi tego sekretarza nie zgodzisz. Ja jego sobie tobie zgodzę i mnie, nie ciebie będzie drapać. Rety, 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 to co, co? Co, wy chcecie wszystko dla siebie drapać? Z moją krzywdą, z moją stratą, z moją bidą? To ja jego sobie wam zgodzę, ja jego zgodzę. Nie, łaskaw, szanowny pan pozwoli, bardzo prosimy. Łaskawco, proszę bardzo. Proszę bardzo, mnie będzie drapać, mnie będzie ja mu każę. Mnie będzie drapać, ja mu każę. Baron Pyckal, Ciumkała, koński, psi, interes.
A to kotka w kotka u mamy zawijasz. Zawijasz, podbijasz, bum, cyk, cyk, kopijasz. Szkoda łez, Józef. Józef, bo przecież scyzoryk, talerzyk, mucha, mucha była. Zrozumieć nie mogłem. Czemu rachmistrz o łzach jemu mówi, gdy ten wcale nie płakał? Ale w tejże właśnie chwili... Śmiennie zdjął, podbiegł. Od lat może całych paluszek ten razem z policzkiem księgowemu rany jego serca jątrzące rozdrapywał i pewnie ten towarzysz go pocieszał. Ale żeby najprzód księgowy zapłakał, a potem rachmistrz go pocieszył, im się kolejność działań pomyliła i co na końcu było, na początek przeszło. Gdyby nie rybki stare, co w ten czas ciumkale wypadły, gdyby nie rejestr i nogi drapanie, ja bym pewnie na urzędnika zgodzony nie został. Ale podobnie z przyczyny flaszeczki małej, czy też skrzynki, zamiast 1000 lub 1500 pezów, które mnie przez barona przyrzeczone, były tylko 85 pensji pezów mnie przyznane. Gdym na wieczór do pensjonatu wrócił, duży bukiet fluksji biało-czerwonych od ministra mi wręczono, a z nim list od pana radcy, że jutro po mnie zajedzie, aby do malarza Ficinati mnie zabrać na wieczór, który przez tutejszych artystów i pisarzów będzie zaszczycony. Prócz tego dzieci podobnież przybyły i pod moim oknem kantyczkę śpiewały. A niech to diabli, a niech to diabli. To gdy ja przycupnąć chcę, oni mnie na świecznik. Przeklętyż tedy kłamliwy hołd i marny jak diabli. Ale święty, prawdziwy hołd, bo oko moje, myśl moja i prawda serca mojego, śpiew mój i dostojność moja. Ja, co z natury waszej, tępej, a chytrej poczęte, wedle natury swojej przyjmę i gdy mnie gównem karmicie, ja jak chleb i wino jadł będę i się najem. O mistrz, mistrz. Mistrz, 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 mistrz i mistrz. Cześć pisarzowi naszemu wielkiemu, cześć mistrzowi, jaśnie wielmożny panie. Z polecenia jaśnie wielmożnego posła jam tu karyolką przyjechał. Jedźmyż tedy. No, po cóż mnie ten gówniarz, co mnie za gówniarza ma mistrzem nazywa? Przecież on wie, że ja wiem. I on wie, że ja wiem. I to wszystko gówno, gówno. Najusilniej sobą pogardzamy. I tak w honorach i w gównach przed dom zajeżdżamy. Świętują, jakby to Boże Narodzenie było. I tak w honorach do domu tego wstępujemy.
a tam cicho. Amigo. Jak się masz? Wyszła ta rewista, 50 nie? pesos za artykuł mi zapłacono. I skarpetki sobie nowe kupiłem. A ja sobie w plac Dlaczego kupiłem? My ze sobą rozmawiać nie potrafimy? Bo my się nie szanujemy. Przedstawić pragnę pan Gombrowicz. Mistrz wielki polski, geniusz głośny Gombrowicz. Gombrowicz. Amigo. Głośny geniusz, geniusz narodu Gombrowicz, Gombrowicz. Co za zaszczyt. Przepraszam bardzo, bucik mi się rozwiązał. Pokaż ręce gówniarzu tym gówniarzom, bo wstyd będzie. Gówniarzu, co ja im pokażę? Maestro. Gran escritor. Che obra, che gloria, che me cantas, che es de tu vida, che tal. Ah, gran escritor, che obra, che gloria, che me cantas, che es de tu vida, gran escritor. Kuzia, bierz go! Ja nie pierd. Bierz go, bo to ich największy pisarz. I nie może być, żeby się oni z nim celebrowali, gdy polski pisarz, wielki geniusz jest na sali. Bierz go. Ugryź go. Ugryź go, bo jak nie, to my ciebie ugryziemy. Nie lubię ja, gdy masło zbyt maślane, kluski zbyt kluskowe, jagły zbyt jaglane, a krupy zbyt krupne. Kto zacz? Cudzoziemski pisarz. Anglik, Francuz? Może Holender? Polak! Polak? Polak. Tu powiadają, że masło maślane, myśl owszem ciekawa, ciekawa myśl. Szkoda, że niezbyt jest nowa.
bo to już Sartoriusz powiedział w swoich bukolikach. A mnie pod diabła, co Sartoriusz powiedział? Gdy ja mówię. Tu powiadają, że co mnie Sartoriusz, kiedy ja mówię? Otóż to całkiem niezła myśl i można by ją z rodzynkowym sosem podać. Ale stem bida, że to już madame Lespinasse powiedziała w jednym z listów swoich. Gówno. Gówno. Gówno, gówno. Owóż to całkiem niezła myśl i z grzybkami dobra, tylko ją nieco podsmażyć i śmietanką podlać. Ale cóż, kiedy już przez Kambrona powiedziana. A łajdak, tak mnie oniemił, że i słów nie miałem, bo co moje, nie moje, podobnież kradzione. Już na nic nie bacząc, wszystko porzucając, od hańby mojej wstydu uciekając, ja przez całą salę iść zacząłem i uchodzę, uchodzę, bo wszystko diabli wzięli. A co to będziesz diabła uciekał? A co to będziesz uciekał? Zawróciłem więc i wracam, a wszyscy się przede mną rozstępują. Ale diabli, diabli, szatani, idę tedy, abym pysków porozbijał. A myślę sobie, lepiej nie bić. Chodzę, tedy chodzę, chodzę i chodzę. Ale tak chodzę, chodzę i chodzę. Ale to już nie tylko chodzę, ale tak chodzę, że aż chud jak diabli. O Jezus Maria, ja nie wiem, co z tym chodem pocznę, bo to chud jak diabli i chodzę, chodzę i chodzę i chodzę i ciężko jak pod górę chodzę, chodzę i chodzę. A on czego chce? Co się przyczepił? Może przedrzeźnia? Przeklętyż ludzkości spaczenie. Przeklętasz ta świnia nasza w błocie utytłana. Przeklętasz to bajoro nasze. A toż ten, co tam chodził, 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 z którym ja chodziłem, nie bykiem był, a tylko krową. O, wiem ja wzgardy twoje. I wiem, żeś ty tajemnice moje odkrył. Ale wiedz, że we mnie przyjaciela masz. I wielbiciela. Boś ty chodem swoim wszystkich przemógł. A też ja razem z tobą tam chodzić zacząłem, żeby tobie jaką taką pomoc dać. Abyś sam nie był przeciwko wszystkim. Chodź. Chodźmy tedy. Nie bój się, ty już za stary dla mnie jesteś. Ja tylko z młodymi zadaję się chłopakami. Chodź. Chodź. Razem sobie trochę pochodzimy. Nazywam się Gonzalo. Jestem metysem Portugalczykiem, z perskiej tureckiej matki w Libii urodzony, bardzo bogaty. Około 11 lub 12 z rana z łóżka swego wstaję. Kawę wypijam na ulicę, wychodzę. A tam po nie chodzę za chłopcami albo chłopakami. Gdy jakiegoś zobaczę, to zaraz do niego podchodzę i jego o jaką ulicę zapytuję. A tak nim napocząwszy, gawędzić zaczynam o tym, a owym, a wszystko, żeby chłopca owego do grzechu namówić można za 2, 5 lub 10 pesów. Przeważnie wtedy w strachu, w trwodze. Mówić o tym się nie waży, no im nie zbywają. Więc znowu te
kontakty za innym chłopcem lub młodzieńcem lub chłopakiem, który mi w oko wpadnie i znowu się go o jakich grach albo o tańcach zagaduje, a wszystko, żeby jego za 5 lub 10% skusić. No ale chłopak ten ostro mi odpowie, a po splunie. No więc znowu na ulicę biegnę, żeby jakiego chłopaka byle zgrabnego upatrzyć i przygadać, a jak już jakiegoś zdybię, to zaraz go do domu swojego powadzę i tam na klucz drzwi zamknąwszy, kurtkę, krawat, spodnie zdejmuję, na podłogę rzucam, do koszuli się rozbieram, światło przyciemniam, telefonę rozpylam, a tu chłopak dopiero mnie w mordę. I do szafy mnie bryznę wybierać, albo pieniądze wydziera, zmartwiały. Ze strachu okropnego krzyczeć się nie ważę, wszystko jemu zabierać pozwalam i bolesne rany jego znoszę. Od razu w tych kuksów jeszcze większy ogień mój. Gdy więc wyjdzie chłopak, ja znowuż rozogniony, rozpalony, zachwycony, a też przestraszony, umęczony i dalej, że za czeladnikami, żołnierzami, marynarzami. Ale co przystąpię, to zaraz odstąpię, bo choć żądza wielka, strach jeszcze większy od żądzy, a tu już noc coraz ciemniejsza, ulice coraz puściejsze, do domu więc swojego wracam, do koszuli się rozbieram. Kości samotnie na łóżku utulam. A to, żeby następnego dnia znowu wstać, kurtkę, krawat, spodnie, przywdziać i za młodym i uganiać chłopak. Następnego dnia znowu wstaję, kurtkę, krawat, spodnie zdejmuję, na podłogę rzucam, do koszuli się rozbieram i wdziewam i znowu za młodymi chłopakami uganiam i kawę wypijam i znowu przywdziewam i wstaję i na ulicę biegnę. Jestże to możliwe, człowieku nieszczęsny, żeby pokusie twojej czeladnik, rzemieślnik lub żołnierz ulegał, gdy ty w nim tylko wstręt i odrazę wzbudzić możesz wdziękami swoimi. O, mylisz się. Ja oko mam duże i palące, rękę białą, a stopę delikatną. Zresztą w potrzebie są i grosza potrzebują. No to czemu ty im... Jednak więcej pieniędzy nie dasz, skoro bogatym jesteś, a tyle trudu ciebie kosztuje, którego namówić. Spójrz pan na ubranie moje. Ja jak zwykły subjekt albo fryzjer ubrany chodzę. O, i koszulę noszę za 3 pezów. No to żebyś bogactwem moim się nie zdradzić, bo już do tej pory pewnie byłbym z 10 razy utuszony, albo noszem, albo w łeb rozkiełbaszony. Jeśli jakimś chłopakowi dałbym więcej pezów, to od razu było więcej prosił i dopiero szczął na chodzenie, krzeszenie, prześladowanie, żeby tylko jeszcze więcej wydusić, wyłudzić. Dlatego ja, choć pałac mam, własnego lokaja udaję. Własnym moim lokajem jestem w pałacu mym. Przeklętyż mój los. Błogosławiony, słodki mój los. Ja innego nie pragnę. Widzisz chłopaka tego blondyna, co przed nami. Cud to chyba, może i szczęśliwa wróżba. Jego to nade wszystko kocham. Za nim to już kilka razy się goniłem i uganiałem, ale zawsze mi z oczu zginął. O szczęście, o radość, że znów jego widzę, znów za nim, ach za nim biec mogę! Chłopak do wrót taniej ludowej zabawy zmierza, którą parkiem japońskim nazywano, a tam przystanął, jakby czekał. Nieszczęście i przekleństwo moje. Co to za dziad? Czego on chce od niego? Oni się tu umówili. On jemu fundować będzie. Idź posłuchaj, co mówią ze sobą. No idź. Idź. Idź posłuchaj, bo z zazdrości umieram!
Rób co chcesz. Ja nie chcę nic wspólnego z tym mieć, bo to rodacy moi są, a pewnie syn z ojcem. Nie chcę ja mieć z tym nic wspólnego i do domu wracam. Bóg mi ciebie zesłał, przyjacielu ty mój. I ty mnie pomocy swojej nie odmówisz. Bądź rodakami twoimi są, łatwo ci przyjdzie z nimi poznajomić się. A w tym razie mnie poznajomisz? Ja twoim przyjacielem serdecznym będę po wszystkie czasy, a nawet 10, 20, 30 tysięcy dam albo i więcej. Ja bić jego chciałem. Chodź! Chodź, przecież razem chodzimy. Do parków biegamy. No, oni do sali tańców poszli. Lepiej karuzelem się pokręćmy. Nie, do sali tańców! My wtedy do sali tańców. Idź do niej, przepij. Jak to z rodakami. A ja też przepiję i w kompanii sobie popijemy. Tak nie można, to zbyt obcesowe. Za potrzebą muszę się oddać. Panie Witoldzie, szanowny, kochany, a toż znowu się spotykamy. A chodźmy się napić. Na jednego, nie. Ja funduję. Nie, ja funduję. Nie, ja funduję. Ja. Co ty mnie no. fundował będziesz? Widzieliście go ćwoka, fundował. Nie słuchaj, ze pan ich już od tego chamstwa uszy puknął. My się czego razem napijemy. Zapraszam pana drugiego. Ja funduję, ja. Nie, ja funduję. Co pana ten mopsik będzie nudził fumami swoimi głupimi, kretynicznymi? Chodźcie się napijemy, a bez teregieli. Bóg zapłać. Większej dla mnie przyjemności nie ma niż z panami, przyjaciółmi moimi popić. Ale w kompanii. W kompanii. A właśnie, że to w kompanii. Podobnie to z Gonzalem jesteś, a niech cię diabli. Z Gonzalem się zaprzyjaźniłeś, niech cię kaczka. To jest ten człowiek na milionach siedzi. Jest ty nie taki wariat, jak tam ludzie o tobie mówią. Chodźmy się napić na jednego. Ja funduję. Nie, ja funduję. Ja funduję. Co ty mi fundował będziesz? Ja tobie zafunduję, a jeszcze ci ze 100 pesów dam, jak mi się zechwasz. A ja ci dam i 200. A ja mam tu 300, o, jeszcze 15 drobnymi. Ja widzę, proszę, że oni tak proszę, między sobą, ale proszę, chyba do mnie, tyle tylko, że nie proszę, śmieją. Chyba proszę, mnie o romans z arcybogatym puto posądzają. Małą w mordę, któremu nie strzelił. Proszę mnie głowy nie zawracać, bo czasu nie mam, do ustępu wchodzę. Oni za mną. Ja do urynału. Oni do urynału. Masz tu 500 pezów. Masz 600, masz 700. Masz. Aż nie gorączkujcie się, panowie, zwolna. Więc ja dziurawą kieszeń mam. Odlepij tobie pieniądze moje dam, bo jeszcze zgubię wiesz. Weźmy moje, bo u mnie kieszeń też dziurawa. Ale panowie, na co mnie pieniądze wasze? Ale w tejże chwili ktoś do ustępu, więc oni do urynału, portki rozpinają, pogwizdują, ale gdy sami zostaliśmy... Wiesz. Ale panowie, na co mnie pieniądze wasze? Ale w tej chwili ktoś znowu do ustępu, więc oni do urynału, portki rozpinają, pogwizdują, ale gdy ten, co był, wyszedł. Ale wiesz, że kiedy ci daje, może on 300 albo 400 ma milionów, no? Nie bierz od pyckala, nie bierz od pyckala ode mnie, weź, bo bój, że się w ogóle ma 500. 700 milionów, no proszę, pan! Nie masz tego pana, może i 800, weźże i ode mnie mój grosik. No nie chciałem już im wstrętu dłużej czynić i pozwoliłem, żeby mnie pieniądze wetknęli. Przecież wszyscy do urynału, bo właśnie ktoś za potrzebą wchodził, ja z pieniędzmi tymi we drzwi i z ustępu na salę wy... Hejcha, hejcha! Siadaj, to się zabawiemy! Hej, sasanka! Cacy, jest pan kracy! Chodzi gładki, mnie Ignacy! Ty zdrajca, gdzie ty byłeś? Co ty robiłeś? Tobie nudna moja sprawa? Napijmy się! Mama tańców zakazuje, a ja? Z koczkiem dokazuje! No, bawmy się! Używajmy! Oczko moje! Co tak strzelasz? Ubij, zabij! Idzie grzela! Idzie do starego, poproś go do kompanii, poznajomimy się! Tak nie można! Masz, weź to! Trzymaj to! A to pieniądze były! Poznaj wielbiciela i przyjaciela. A byleś mnie przyjacielem był, już ja ci przyjacielem będę. A może bym mu te pieniądze na ziemię cisnął? Ale że to już tamte pieniądze miałem, a teraz do tamtych nowym nie dołożono, sam nie wiem, co robić, bo się chyba tego ze 4000 zebrało. Popijemy! Popijemy!
buj jak buj. Ojej, Józiak. Nie dla Józia moja buja. Idź do starego, poproś go do kompanii, poznajomimy się. Wybacz pan natrętność, ale mowę naszą posłyszałem, więc swojaka pozdrowić pragnę. Major Tomasz Kobrzycki, emeryt. A to mój syn, mój Ignacy. Witold Gombrowicz. Proszę siadać. Syna jedynego do wojska wyprawiam. A jeśli on do kraju się nie przedostanie, to w Anglii lub we Francji się zaciągnie, żeby choć z tej strony wrogów szarpał. My do parku tego zaszliśmy, żeby mu Ignac przed odjazdem trochę się rozerwał i jemu ludowe zabawy pokazać pragnę. Najlepiej ja życzę wielmożnego pana intencji, niechże i z synem jego za pomyślność zamiarów zacnych, szlachetnych wypije. A to widzę piją. Ano piją. Do pana też przepijają. A przepijają, bo po znajomości. Oj, nie pora chyba na zabawy takie, nie pora. A miłosierdzie Boże, uchodź ty z synem swoim, bo oni piją, ale nie do mnie. A do kogo piją? Oni tam do tego kompana, cudzoziemca piją, ale on nie do nich, a nie do mnie, tylko do syna twojego. Do Ignasia pije? Jakże to? A do Ignasia i uchodź ty z Ignasiem swoim, bo on za Ignasiem twoim się ugania. Achmo, Jaś, Małgosia. Zmiarkowałem, że coś on tu na syna mi zerka, ale nie wiedziałem z jakiej przyczyny. Uchodź, uchodź, bo tylko na śmiech ludzki się narazisz. Ja z Ignacem uciekał nie będę, bo mój Ignac nie panienka. Na Boga, ty mnie Ignaca do tego nie mieszaj. Ignacowi nie mów. Już ja to sam z tym człowiekiem załatwię. Do kogo pan pijesz? A, do mnie pan pijesz. Zakazuję ja panu do mnie pić i zabraniam, żeby kto nieznajomy pił do mnie. Tato! Nie wtrącaj się, Ignac! Tomaszowi kubek w drobne kawałki nad okiem się rozprysł. Krew jemu ukazała się i jedna duża kropla po policzku się stoczyła. Tomaszowi druga kropla powoli ścieka śladem pierwszej. Na miłosierdzie Boże, dlaczego nie rusza się Tomasz? Od kropel tych cichych Tomasza cicho się zrobiło. I Tomasz na nas patrzy, a my na Tomasza. Kapie tedy. Kapie. My wszyscy stoimy. Nocy tej długo oka zmrużyć nie mogłem, bo gdy tam w dali za wodą krew, tu też krew i Tomasza krople za sprawą mą wyciekające. O, jakże mnie ta krew Tomasza ciążyła. Jak ona mnie związkiem z tamtejszą krwią wyciekającą przestraszała. I na łóżku bólem miotany to czułem, że krew z krwi poczęta, tu wylana, do jeszcze cięższej krwi mnie doprowadzi. Za odwiedziny o wczesnej porze przepraszam. Proszę pana, żeby go Zala w moim imieniu wyzwał. Jakże to? Na co? Po co? Przecież już pan wczoraj dosyć Gonzala pogrążył. A jak jego wyzywać? Jak z nim się strzelać? Przecież krowa.
Krowa nie krowa, ale w spodniach chodzi. A obraza publiczna była. I nie może to być, żebym ja na tchórza wyszedł. A jeszcze przed cudzoziemcami. Ale jakże z krową? Jakże tu krowę wyzywać? Ludzkim językom żeru przysparzać? I może nowy ludzki śmiech rozdmuchiwać? Lepiej cichosza i końce w wodę, bo i dla Ignaca wsty. Krowa, nie krowa, takie tam gadanie. I nie do Ignaca odbił, a do mnie starego. I nie w Ignaca kubek cisnął, a we mnie. Między nami zwada i obraza była. Po pijanemu, jak to między mężczyznami. Ale krowa! Ignac nic do tego nie miał. On nie krowa. Otóż ja jego wyzwać muszę, strzelać się z nim będę, aby ta sprawa po męsku między mężczyznami załatwiona była. Już ja z niego mężczyznę zrobię, aby nie mówiono, że za synem moim puto chodzi. Otóż jeśli mnie nie stanie, jak psa zastrzelę i to jemu powiedz, żeby wiedział, on mnie stanąć musi. Oj, niedobrze, niedobrze to było, bo też ten postępek jakby wbrew naturze samej był. Jakże tu puta wyzywać? Pogadać przyszedłem. Owszem, owszem, ale chodźmy już do pokoiku mego, tam sobie lepiej pogadamy. Przez pokoje duże, złocone. Do małego pokoiku mnie prowadzi, który brudny, że nie daj Boże, nawet łóżka w nim nie było, tylko na gołych deskach barłów. Co tam? Co tam słychać? Ciebie starzec, któregoś obraził, na pojedynek wyzywa na szable lub na pistolety. Mnie na pojedynek wyzywają? Ciebie na pojedynek wyzywają. Mnie na pojedynek wyzywają? Ciebie na pojedynek wyzywają. Ciebie na pojedynek. Zostaw to oczko, zostaw głosik, zostaw rączkę, a lepiej spełń powinność swoją. A po przyjaźni ja tobie to mówię, bo to masz ciebie obiecał jak psa zastrzelić. Masz wóz albo przewóz. Myślałem, że krzyknie, ale on tylko sfolgował jak szmata i jemu miękko duże białe stopy na podłodze leżą. Co ty na to? Wszystko przez Ignaśka, Ignaśka mojego. A, panie Arturo, zastanów się, żeś starca obraził. Starzec to furda. Ty honoru swego szarpać nie pozwolisz. Honor to furda. A do tego w przytomności innych ziomków. Ziomki to furda. A już ja ci nie pozwolę, żebyś ojcu nie stanął. Ojciec to furda. A też syna sobie z głowy wybij. A syn to mi dopiero, to rozumiem. Ja myślałem, że ty mnie przyjacielem jesteś. Przecież ja ci przyjacielem jestem. To on ciebie, ten stary, tak przekazał. Lepiej byście zamiast starego ojca stronę trzymać, z młodymi się złączył. Im jakiej takiej swobody użyczył. Młodego przed tyranią pana ojca bronił. Pójdź tu bliżej, coś ci powiem. Zdana dobrze słyszę. Ale bliżej, podejdź, on ci co powiedział. No po co mnie bliżej, kiedy słyszę? Ja bym ci co powiedział, ale na ucho. Do ucha nie potrzeba, jesteśmy sami. Ja wiem, że ty mnie za potwora masz. To jednak sprawię, że moją stronę będziesz trzymał przeciw ojcu temu. A takich jak ja za sól ziemi uznasz. Powiedz, że ty mnie żadnego ty postępu nie uznajesz? Mamy w miejscu dreptać? Jakże ty chcesz, żeby co nowego było, gdy stare wyznajesz? Wiesz, wtedy pan ojciec syna swojego młodego pod batogiem swoim ojcowskim mieć będzie? Wiesz, ten młody ma za starym klepać pacierze? Dać trochę luzu młodemu, wypuścić go na swobodę, niech pobryka. Szalony człowieku! Za postępem ja jestem, ale ty zboczenie postępem nazywasz. A jakby tak trochę zboczyć, to co? A może to takim, jakim sam jesteś, a nie człowiekowi porządnemu i honorowemu. Wiedz, że my Polacy nadzwyczaj ojców swoich szanujemy i już to tego Polachowi nie mów, żeby on syna przeciw ojcu, a jeszcze na zboczenie uprowadzał. No i na co tobie Polakiem? Takiż to rozkoszny był dotąd los Polaków. Nie obrzydłaż tobie polskość twoja? Nie dość tobie męki? Nie dość odwiecznego umęczenia, udręczenia? Toż dopiero dzisiaj skórę wam łoją. Tak się przy skórze swojej upirasz? Nie chcesz czym innym?
czym nowym stać się? Ty chcesz, żeby chłopcy wasi tylko wszystko za ojcami powtarzali. Wypuścisz wy chłopaków swoich z ojcowskiej klatki. Niechże trochę po bezdrożach polatają. Niech i do nieznanego zajrzą. Oboż to ojciec stary dotąd synem swoim powodował, a na nim jechał, jak na źrebaku, wedle myśli swojej. Niechże teraz źrebak starego na kieł weźmie. Niech ojca poniesie, gdzie oko poniesie. Oj, co mało oko nie zbieleje, bo do syna. Własny ponosi, no! Hajda! Wypuśćcież wy chłopaków swoich z ojcowskiej klatki! Niech pędzą, niech lecą, niech ponoszą! Milcz! Zaprzestań namowy swojej, bo niepodobna rzecz, żebym ja przeciw ojcu i ojczyźnie, a jeszcze w takiej jak obecna chwili. Po co woli ojczyzna? To diabła z ojczyzną! Nie wiem, przez ojczyzna. Synczyzną tę ojczyznę zastąp. A zobaczysz. Jak o tej synczyźnie wspomniał, ja w pierwszym gniewie uderzyć go chciałem! Ale już to słowo tak niemądrze uszom brzmiało. Co ty z tym stary? Rzuć starego. No ale tak naciskasz, że po przyjaźni ci to mówię. Ja bym mu do pojedynku stanął. Ja bym mu stanął, gdybym przy pojedynku za świadka przyjaciela miał zaufanego, który by kulę w rękach w przeładowaniu pistoletów wpuścił. Rzuć starego. Co ty z tym stary? Stary nie samym prochem strzela, tak to wilk syty i koza cała. A po pojedynku zgodę zrobić, można by się czego napić. Jak ja jemu stanę i męskość swoją okażę, to już on mnie chyba wypić z Ignasienkiem swoim moim nie wzbroni. Nie jeden tylko świadek broń ładuje, są inni świadkowie. No ale co się mają spostrzec, przecież nie pierwszyznę przy pojedynku kule w rękach. O jak z rękawa na ziemi wypadną? To do rękawa za rękawek wszyć trzeba. To do za rękawka wpadną, nie ma strachu. Ano czas na mnie. Synczyzna. To głupie, to szalone, to wariacja czysta i marna, nędzna gadanina jego, żebym ja dla puta tego ojca i ojczyznę zdradzał. O nie, ja Tomaszowi przyjacielem byłem. Jeżeli bym podstępu użył, to tylko dla Tomasza dobra. Gdzie baron? Baron z ciumką pod jestków świeżo kupionych próbują. Żaraj trzulą po drugiej stronie podwórza. Znajka, majka, bałabajka. Lipowski, gdzie masz komandę? Halt! Nie, ich pieniądze doskwierają. Oj, głowa boli. Podobnież to wczoraj za dużo tego dobrego było. Ale niech tam. Napij się piwa, bo choć nie w smak piwo, to po przepiciu najlepsza rzecz, piwo. Ja o pieniądzach wolałem nie wspominać, bo mnie nijako było. Przy ciumkale mówić nie chciałem. Kluczyk zgubiłem. Tomasz Gonzala wyzwał. Ale sęk w tym szkopuł, że Gonzalo boi się jemu stanąć i za nic nie stanie. A przysięga Tomasza taka, że on jego jak psa zastrzeli, aż to panie kryminał byłby. No i to niepodobna, żebyśmy rodakowi jakiej pomocy nie okazali. No pewnie, rodak. A jeszcze w takiej chwili? Jak tu rodakowi nie pomóc? No, rodaka zostawić. To chyba nie ma innej rady, skoro Gonzalo chce, żeby bez kul strzelanie było.
No jemu to przyrzec trzeba, ale cicho, żeby ludzka dusza się nie dowiedziała. No, rada w radę. Pewnie, rada w radę, ale to ta kłopotliwa rzecz. Niewyraźna sprawka. Wiem ja, że Gonzalo chętnie by waćpanów, przyjaciół swoich, za świadków swoich miał. Jako to, że przy zwadzie byliście obecni, a choć to, panie, kłopotliwa rzecz, to przecież intencja nasza czysta. Bo o wybawienie druha, rodaka idzie, człowieka już starszego, honorowego. A też o to, żeby się imieniowi polskiemu krzywda nie stała w tak ciężkiej, jak obecna naszej chwili. Za nic ja puta świadkiem nie będę. Ja miałbym puta świadkiem być? Jeszcze czego? Ciężko, ale trzeba, bo rodak potrzebny, bo nie. Dla rodaka, no to dla rodaka, dla ojczyzny. Ja wiem, ale ciężko. Dla rodaka, no ale ciężko, no ale trzeba. Trzeba, bo dla rodaka, dla ojczyzny, no. Dla ojczyzny, dla rodaka. Ale ciężko, ale dla rodaka, dla ojczyzny trzeba, ale ciężko. A już to ciężko, głównie, że to niewiadoma jest intencja. Do doktora Garcia musiałem pojechać, którego mnie Tomasz jako drugiego swojego świadka wskazał. On wziętym był adwokatem. Ja pana Tomasza znam, jego przyjacielem jestem. To akta należy wysłać za pokwitowaniem. Nie byłbym człowiekiem honoru, gdybym w honorowej sprawie. Niech pan zapyta Pereza, czy otrzymał te kwity. Ja jemu tego odmówić nie mogę, oby Bóg Najwyższy. Trzeba dopisać ten ekspedient. Pozwolił mi godnie. Proszę schować tę teczkę. Z mego obowiązku się wywiązać. List ten wysłać. Gdy późnym wieczorem, a już ledwo od zmęczenia na nogach się trzymając do domu wróciłem, list od radcy Podsorskiego zastaje, abym się jutro na 10 rano w poselstwie zgłosił. Nie gryź ty mnie, nie gryź, bo i ja ciebie ugryzę i nie z byle ćwokiem ty masz sprawę, a z człowiekiem, który ci kością w gardle stanie. Pułkownik Fichcik, wojskowy attaché. Na stole księga protokołów. Niech cię nie znam. Piwa naważyłeś, bo się wczoraj schlał, strąbił jak nieboskie stworzenie przed ludźmi, ale niech tam było, nie było. Trochę tam za dużo sznapsa, kolka, jeszcze mieczkawka. Powiedz mnie, co to tam z tym panem Kobrzyckim majorem? Podobnież zwada była? A tyż jak pan radca do barona pojechał wczoraj konie oglądać, to tam baron mówił, że pojedynek będzie, prawda to? O kubek poszło, który na Tomasza był ciśnięty. Mówił też baron o nadzwyczaj godnym i honorowym postępowaniu w tej okoliczności majora Kobrzyckiego ku zbudowaniu wszystkich cudzoziemców tam przytomnych. A już pewnym jest, że on pojedynkiem tym wstydu nie zrobi. Owszem, jak rycerz, jak mąż godny stanie. Otóż to rzecz ważna, panowie moi, żeby męstwa tego naszego pod korcem nie chować. Owszem, na cztery strony świata je roztrąbić ku większej sławie imienia naszego. A tyż to w chwili, gdy my na Berlin, do Berlina! Berlin, na Berlin, do Berlina! Ja na kolana padłem. Tej myśli ja tu panów z panem Gombrowiczem na sesję wezwałem, aby uradzić, co i jak robić. A, bo nie tylko myślicielami, nadzwyczajnymi pisarzami, geniuszami naród nasz sławny, przesławny, ale tyż to bohaterów mamy. I gdy tam w kraju nadzwyczajne dziś jest bohaterstwo nasze, niechże i tu ludzie widzą, jak to Polak staje, co i obowiązkiem poselstwa jest, żeby gruszek w popiele nie zasypiać. Owszem, wszem wobec bohaterstwo nasze ukazować. Bo bohaterstwo nasze wroga przemoże. Bohaterstwo bohaterów naszych nieodparte, niezmożone. Trwogą moce piekielne napełni, które przed bohaterstwem naszym zadrżą i ustąpią. Bohaterstwo. Ja na kolana. Dlatego to ja po pojedynku, da Bóg szczęśliwym, obiadem wystawnym w poselstwie pana Kobrzyckiego majora uhonoruję, na który tyż cudzoziemców zaproszę, a już my moce piekielne zmożemy.
Radca zaraz przemowę jaśnie wielmożnego posła zaprotokołował. Doskonała myśl! Jaśnie wielmożny panie, dobrodziejo mój, wspaniała myśl! Niezrównana myśl pana dobrodzieja mego. A co? Chyba niezła myśl. Doskonała, znakomita myśl. Niedoczekanie. Niedoczekanie wroga naszego, żeby przemógł siłę, odwagę naszą. A to już nie ma w świecie całym odwagi takiej jak nasza, jaśnie wielmożny panie. A dlaczegoż to by jaśnie wielmożny poseł przy samym pojedynku nie mógł być obecny? Owóż ja wnoszę, żeby nie tylko na obiad w poselstwie, ale i na pojedynek cudzoziemców zaprosić. A niechże widzą, jak Polak z pistoletem staje. A niechże widzą, jak Polak z pistoletem na wroga. A niechże to widzą. Niech widzą, niech widzą. Ja na kolana padłem. Ty, kapcan z pana kapcana. Jakże to na pojedynek będziesz prosił? Przecie pojedynek to nie polowanie. Głupstwo się rzekło. Jak tu z tego wybrnąć, gdy do protokołu zaciągnięto? Może by wymazać. Jakże będziesz wymazywał? Przecież to protokół. Oj, głupstwo się stało. Niepotrzebnie nam się to wypsnęło. Ale ja sposób mam, żeby wszystko jak należy załadzić. Prawda to jaśnie wielmożny panie, że jaśnie wielmożny pan przy pojedynku obecnym być nie możesz. A tyż i na niego cudzoziemców prowadzić. Bo słusznie jaśnie wielmożny pan powiada, że przecie pojedynek to nie polowanie. Ale można by właśnie polowanie urządzić z hartami na upatrzonego, a na nie cudzoziemców zaprosić. I tak, gdy pojedynek odbywać się będzie, my nieopodal, niby to za szarakami, przejeżdżać będziemy i pod tym pozorem polowania możesz jaśnie wielmożny pan cudzoziemcom pojedynek ukazać, a tyż i stosowną orację. O honorze, czci, odwadze naszej wypowiedzieć. Bójże się Boga, jakże my polowanie z hartami urządzać będziemy, gdy ani hartów, ani koni nie ma. Harty by się znalazły u barona. A co do koni, to też można by z rajczuli od barona dostać. On tam sporo podjazdków ma. A prawda? U barona nie tylko konie, psy, ale i sztyrpy, szpicrózgi, ostrogi by się znalazły w 20 lub 30 koni. Kawalkadą można by pojechać. O wóz jaśnie wielmożny panie, w tę albo w tamtą wóz albo przewóz, bo protokół czeka. Bójcie się Boga, szaleni jesteście! A to szaraków nie ma, szaraków! Czy byście oszaleli? Jakże my polowanie za szarakami, a z hartami urządzać będziemy, gdy tu miasto wielkie jednego szaraka ze świcą nie znajdzie? W tym sęk, że szaraków nie ma. Ja na kolana padłem. No prawda, że szaraków ani na lekarstwo, ale protokół, protokół, przecie jakoś wybrnąć trzeba. Protokół, protokół. Boże, Boże, jakże my polowanie z hartami, a za szarakami urządzać będziemy, gdy przecie wojna, wojna. Protokół. Protokół. Boże, Boże, jakże bez szaraków, a za szarakami. Protokół. Protokół. Gówno, gówno. Niech to diabł. Róbmy tedy. Róbmy, gdy inaczej nie można. Ale co ja będę kawalkadę za szarakami urządzał, gdy przecież szaraków nie ma? Wszystko? To coś nie tak, jak trzeba. I z tej mąki chleba nie będzie. Ja na kolana padłem, zaraz też prędko odszedłem. A, diabli, diabli. To teraz oni sobie bohatera wymyślili. Bohatera teraz im potrzeba. Ale na sesję musiałem iść, którą z baronem Pyckalem i doktorem Garcją miałem dla ułożenia warunków spotkania. Oż zdziwienie, zdumienie moje. Baron z Pyckalem na ogierach dużych, karogniadych zajeżdżają. Ogieri trochę żeśmy objeżdżali i tu przyjechaliśmy. Ale nie dla objeżdżenia oni na ogierach zajechali, ale chyba dlatego, że świadkami krowy będąc, oto się bali, żeby ich za krowy, kobyły nie miano. Do pierwszej krwi i 50 kroków. Nie może tak być. Do trzeciej krwi być musi i 30 kroków. A tam ogiery im pod drzewem stoją. Młyn. Zastawa. Jak ja bym ci wpysk dał. Ej, ja bym cię nabił tam. Ja tam nie cham z chamów, ale pan z panów. I wszystko tu nie po chamsku, z chamska,
świńskim ryjem, ale po pańsku z pańska w cztery konie. Bo tyż to ja pan, a nie cham. A matka moja nieboszka, za przeproszeniem za stodołę, nie chodziła i krów nie doiła. Kto pan z panów, a kto cham z chamów? A ja, jak mnie się zechce, tu przed wszystkimi w biały dzień portki spuszczę i narobię. Jak przed wszystkimi, bo co mnie kto zrobi? A jeszcze mordy rozkwaszę. Rozkwaszę? Takie tam gadanie. Nie 30, a 20 kroków. I bardziej pojedynek szalbierstwem zalatuje, tym go oni ostrzejszym chcą mieć. Wniosek daję, aby obie strony kaucją złożyły tytułem gwarancji, że na placu staną, któraż to kaucja rejentalnie poświadczona być ma. Przepraszam, bo mam cesję. 20 kroków. Otóż to wszystko kulawo jak po grudzie, a pojedynek ten coraz ostrzejszy, choć to i bez. Tam zaś za wodą kule furczą. Otóż to, zamiast w czasie tak niebezpiecznym naszym cicho sza siedzieć, my tutaj ten pojedynek urządzamy. I gdy tam kule, tu też kula, choć to i bez kuli. O Jezus Maria, o Jezus, o rety, rety. A na co to, a po co to, a jaki koniec z tego będzie? Ale co robić, gdy nic innego do roboty nie ma, jak tylko ten pojedynek przed nami. Jako jedyny cel wszelkiego działania naszego. A każdy z innej strony idzie drogami swoimi. Ja też idę, no idę. No. A po co ja idę? No idę, bo inni też idą. I tak my się wzajem jak owce cielęta na ten pojedynek prowadzimy. I próżne plany, próżne zamysły, postanowienia. Gdy człowiek ludźmi przymuszony w ludziach, jak w ciemnym, zagubiony lesie, a po ulicach natrętny gazet krzyk Polonia, Polonia, ani na chwilę nie ustaje. Owszem, coraz gwałtowniejszy, a coś jakby nie tak. Choć to, panie, rozeznać nie można, bo to jak we mgle nad wodą o zmierzchu. Przypadkowo przed dom poselstwa zaszedłem. Z trwogą na ten dom ojczyzny świętej, przeklętej spoglądałem, a to wiedzieć chciałem. To mnie wiedzieć trzeba było, jak tam, co tam, jaka jest prawda. Jakże my na Berlin idziemy, gdy na przedmieściach Warszawy się biją? Kto tam? Co tam? Dlaczego pan bez meldowania wchodzisz? No, dobrze, dobrze. Wejdź, pan, wejdź. Bo i tak rozmówić się chciałem. Na miłosierdzie Boże, powiedzże mnie, co tam o tym Gonzalu gadają? Podobnież on tam tego w takim sposobie madama z mężczyznami, co? Gadają, gadają, ale dowodu nie ma, wyzwanie przyjął. Uważaj więc, żeby jakiego wstydu nie było, bo my kawalkadę robimy. A zaproszenia już rozesłane. Kawalkadę robimy, choć wojna i szaraków nie ma. A to zwariować przyjdzie! A tu nie tingel tangel jest, tylko poselstwo! 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 Co on też tak krzyczy? Co on też tak staje? Bardzo dziwne. A do tego puste jakieś. Aż mi lęk zdjął. Może lepiej na kolana padnę. Ale nic. Ja klęczę, ale klęczenie moje puste. On stoi, ale stanie jego też puste. Powstań pan. Ale mówienie jego też puste. Do kanapy poszedł. Usiadł. Jakby bania lub purchawka była. Dopiero żem zrozumiał, że już wszystko diabli wzięli. Że już się skończyło. I przegrana wojna. A on nie minister.
To już chyba tej kawalkady nie będzie. Nie będzie kawalkady? Dlaczego? Miałoby nie być. A to się odbędzie kawalkada? Dlaczego miałaby się nie odbyć? Przecież tak postanowił one, że odbyć się ma. A to się odbędzie. Ja nie kurek na kościele. Ja nie kurek na kościele. Za kogo ty mnie masz? Ja poseł, minister jestem. Poseł, minister! Ja nie jestem gówniarz! Ja poseł, minister! Minister, poseł, ja rządu! Państwa przedstawiciel, poseł, minister! A kawalkada się odbędzie! Odbędzie się kawalkada! Bo państwo, bo rząd, bo państwo, minister! Poseł! Na Berlin! Na Berlin! Do Berlina! Do Berlina, na Berlin! Ale pusto, sucho, pusto, jak wióry, jak pieprz, jak pusta beczka. Dopieroż pomyślałem, to już koniec ojczyźnie starej. Ale owa myśl pusta. A co ja bym robił? Dokąd szedł? Bo to rodziny, ani przyjaciół żadnych nie mam, a tylko na rogu, panie, stoję. Dopieroż mnie chętka wzięła, abym w tej godzinie nocnej do syna szedł. Syna, choć to śpiącego, zobaczył. Ojciec niedawno umarł, matka daleko, bliskich żadnych. Syn. Syn. Do syna! Do syna! Oj, już to trzeba dobrze młodych pilnować, a też ich sztorcować. Co tak leżysz, Wałkoniu? Ja bym cię do roboty posłał, tobie co robić kazał. Oj, już to krótko trzymać trzeba, do roboty, do pacierza, choć kijem zaganiać, żeby mores znał, w cnocie się chował, żeby na człowieka wyrósł. Bo to, panie, zmiłuj się, Wałkoń do góry brzuchem leży, 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 a ja nie wiem, po co tu przyszedłem. Ano przyszedłem tutaj z niespokojności o przyszłość narodu naszego, który od wrogów pokonany, że nam nic, jeno dzieci nasze pozostały. Obyż to synowie wierni ojcom i ojczyźnie byli. Ale pusto. Tak jakoś pusto, jakby nic. Jakby niczego nie było. A tylko on tu leży. 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 Wszelki duch Pana Boga chwali! Daremnie wszakże Boga, Ojca, imię, gdy Syn przede mną. Syn, nic oprócz Syna. Niech zdycha Ojciec. Syn bez Ojca. Syn samopas. Syn rozpętany. To mi dopiero, to rozumie. Nazajutrz wczesnym rankiem pojedynek. Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Żaby tu są. Są, bo wilgotno.
prosiłbym, żeby pośpieszać, bo cesją mam, a tyż i tramitacją. Puto kapeluszem powiał, Tomasz spokojnie na swym miejscu stał i czekał. My pistolety nabijać, a kule w rękaw, w zarękawek. Ognia! Ognia! Wróble tam na krzaczkach przysiadły. Tłuściejsze niż u nas. Ale się spłoszyły. Tyż i krowa. Słonko się wzbiło. Przygrzewać zaczęło, bo mgły się rozeszły. A tu za krzaków krowa wylazła. Ale przejechali. My pistolety nabijać, a kule w rękaw, w zarękawek. Ognia! Ognia! Tomasz broń podnosi, celuje, celuje. O, jak on celował, jak on strasznie, usilnie celował, że choć pusta lufa skurczył się, zmartwiał puto, a i mnie się zdawało, że nie może być, żeby śmierć z tej lufy nie wypadła. Ale z huku jego nic oprócz puku. A prosiłbym, żeby pośpieszać, bo mam cesję. W ten czas ja się o mało za głowę nie złapałem i zaraz jasnym mnie się stało, żeśmy w potrzask wpadli i pojedynek ten skończyć się nie może, bo przecież on do krwi. A jakże tu krew wystąpi, skoro bez kul pistolety, o Jezus. Co robić, co począć? Ognia! Ognia! Jadą za Szarakiem, choć Szaraka nie ma. Aż tu pyt skalowy ogier, ogiera, na którym baron siedział, w zad ugryzł, trzepnął jego baron, trzepnął jego pycka, w łeb bez łeb kwiknęły ogiery poniosłe, my za nimi po łące latają, a tyż widzę, że tam w kawalkadzie konie kwiczą, damy spadają, w tym psów, kartów, ujadanie, kwiszyć się dało, oj, chyba kogoś dopadły, termoszą! Przepraszam, bo mam coś z nią. Pistolet! Pistolet! Ale pusta lufa! Bogu dziękuję za niezmierzone dobrodziejstwa Jego. O, już tyś nie wrogiem, a bratem, przyjacielem będziesz, gdyś syna mojego z narażeniem życia swojego wybawił. Wrogowi swojemu to bardzo bohaterski. No, chwalić Boga, że się tak skończyło, a winy w tym niczyjej nie ma. Chyba tylko ogierów i forysiów. Bo gdy się ogiery gryźć zaczęły, forysiom psy się wyrwały i na młodzieńca skoczyły, którego niespokojność o ojca swojego do ukrycia się w tych krzakach przywiodła. Otóż to, panowie moi, wdzięczne panie, widzieć mogliście widomy znak łaski Bożej, która ojcu syna wybawiła. Patrzcież na te gaje, patrzcież na zioła, na krzewy, na naturę całą, która pod ogromem niebios spoczywa. I patrzcież, jak to Polak wobec stworzenia całego wybawicielowi syna swojego przebacza. Łaska Boża, przychylność natury całej. O, bo to rzecz pewna, najpewniejsza, że Polak Bogu
i naturze miły dla cnót swoich, a głównie dla tej rycerskości swojej, dla odwagi, szlachetności, dla pobożności swojej i ufności. Patrzcież na te gaje, patrzcież na naturę całą, patrzcież na nas, Polaków. Amen. 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 Gaude Mater Oronia, Role Fecunda Nobili. Ja na kolana padłem. Brawo! 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 Wielki! Niezmierzony to dla mnie honor, żem z człowiekiem tak godnym, Polakiem, mógł na placu stanąć. Jasie, mężny panie, od tego wstydu niech mnie Pan Bóg broni, żebym ja komu nie stanął. I już to ja w tym nikomu się nie umykam i mnie znajdzie, kto szuka. Bo też tak rozumiem, że nie ma to dla mężczyzny skarbu większego, jak nieskalana cześć imienia jego. Gdy wszakże za sprawą wyratowania od psów syna jegomości, ten to godny nieprzyjaciel mnie za przyjaciela mieć chce. Ja od przyjaźni tej się nie uchylam. Owszem, przyjacielem jego, bratem chcę być po wszystkie czasy. Iwan! Też tak myślę, że mnie przyjaźni owej nie odmówi i gościnę w domu moim przyjmie i dla popicia przyjaźni owej wraz z synem swoim do domu mojego się uda, gdzie też popijemy! Popijemy! Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak i pojedynku koniec. O, ciężka góro moja na pustce drogi mojej i na polu moim, ale pustym, pustym, jakby tam nic nie było. Tak z tego wszystkiego ja z Tomaszem pojazdem Gonzala do pałacu jego jadę, ale nie do tego, co go w mieście miał, tylko do estancji o mil dwie albo trzy odległej. Brama się otworzyła, ale ja przed nami duszna, mroczna, która do pałacu wiedzie ciężko złoconego, mauretańskiej, a też i renesansowej, gotyckiej albo i romańskiej architektury. W drżeniu kolibrów, much wielkich, złocistych, motylów różnofarbnych, papug rozmaitych. No tośmy w domu. Witajcież, witajcież. Witajcież. Ja się zdumiałem. Zdumiał się też Tomasz razem z synem swoim, widząc salonów, sal wielkich luksusy, które plafonami, stiukami, parkietami, abu azeriami
a tyż wykuszami, kolumnami, malowidłami, posągami, dalej więc amorkami, refektarzami, pilastrami, makatami, kobiercami, tyż i palmy, tyż i wazony, wazy kryształowe, jaspisowe, truny, kotylety weneckie albo i florenckie, a także lite filigrany. A jedno na drugim napchane, natłoczone, że nie daj Boże, że to głowa boli. Bo to amorek obok maszkary, tu na fotelu Madonna, tam na pasie waza. Tu znowuż kolumna, nie wiedząc skąd i po co, obok tarcza albo i półmisek. Wszelako widząc Tycjanów, Rafaelów, Murillów, malowidła i inne arcydzieła sztuki nadzwyczajnej, z poszanowaniem to wszystko oglądaliśmy. Skarby to są, skarby. No skarby, skarby. O Boże, jakoś tu nie szczędząc, wszystko tutaj zakupiłem i do kupy zgromadziłem, żeby mi trochę potaniały. O, jeszcze skarby, malowidła, posągi, razem tu zamknięte, jedne drugim taniejąc od nadmiaru swego, tak już tanimi się stały, że ja ten wazon rozbić mogę. Wazon perski, astrachański, majolikowy, seledynowy, nogą z podstawki zepchnął, że się wazon w 1000 kawałków rozprysnął. Ale pójdźcież, panowie moi, co przekąsić. Pies to lizał. Aż tu właśnie piesek mały przez salę bieży. Bonoński, ale widać z pudlem skrzyżowany, bo ogon miał pudla, a sierść foksteriera. Coś tu psi się gryzą. Jakoż dwa pieski, z których jeden kusy Pekińczyk, ale z kitą, drugi zaś owczarek, ale jakby szczurzy ogon miał, a pysk buldoga, razem przez salę gryząc się przebiegł. No, gryzą się, gryzą, oj, też to nieźle się gryzą. Patrzcie, pan dobrodzie, jak ta Madonna tego smoka chińsko-indyjskiego gryzie. A ten zielony dywan perski z tamtym murillem moim się podgryza. A te gzymsiki z tymi kolumnami diabła tam. Chyba będę musiał klatki im posprawiać, bo się i zagryzą. A pójdziesz do budy, nie gryź się! A tam biblioteka. Jakoż w pokoju dużym, kwadratowym, obok książek, skryptów, kupy na podłodze leżą, a wszystko wywalone jak staczek, aż pod sufit góry. Na górach wtedy chudzi bardzo czytelnicy siedzieli, którzy to wszystko czytali. A może 7 albo 8 było. Biblioteka, biblioteka. I co za kłopot, skaranie boskie. No najcenniejsze, najbardziej szacowne dzieła geniuszów to samych, najprzedniejszych ludzkości duchu. Ale cóż, panie, kiedy się gryzą? Gryzą się, a też i tanieją od nadmiaru swego, no bo za dużo, za dużo. Co dzień nowych przybywa, nikt wyczytać nie może, no bo za dużo, za dużo. No bo że ja, panie, czytelników zgodziłem, im słono płacę, bo to już mnie wstyd, że tak wszystko nieczytane leży. Ale za dużo wyczytać nie mogą, choć przez dzień cały czytają. A już najgorzej, że się książki wszystkie gryzą, gryzą. No i pewnie jak psi się zagryzą. Aż tu właśnie piesek mały przez salę bieży. Do wilka podobny, a też do jamnika. A ten z jakiej rasy? To pieski moje pokojowe. A ten pewnie legawiec. Ale klapołów z niego kiepski, bo jakby chłomika miał uszy. Sukę miał wilczurę, która pewnie gdzie po piwnicy z chomikiem sparzyć się musiała. Jaś potem legawcem pokryta, z chomika słuchami szczenięta wydała. Pójdziesz do budy, nie gryź się! Przepraszam panów. Na chwilę się oddalę, żeby wygodniejszy strój przywdziać. Sami zostaliśmy. Ale niesporo nam do rozmów było i w ciszy much brzęczenie, papug krzyk, piesków gryzienie i warczenie w dusznym wieczoru upale słyszeć się dało. Chodź, chodź, do stołu proszę, zabawimy się, a niech tam. Podawać, zastawiać! No, coś widzę, że na mnie jak na raroga spoglądają. No przecież ja nie raróg. Niech zresztą wam wiadomo będzie, że w kraju moim rodzinnym powszechnie z przyczyny gorąca nadmiernego po domu w spódniczkach chodzą.
Nic w tym złego, nic dziwnego nie ma. I o pozwoleństwo proszę, abym mógł dla wygody swojej ten strój nosić, co kraj to obyczaj. A też się nieco przypudrowałem, bo mnie skóra od gorąca pierzchnie. Podawać! Zastawiać! Podawać! Zastawiać! Gość w dom, Bóg w dom. Całym sercem proszę. No, uściskajmy się jeszcze raz, bo to już lepszych przyjaciół, braci, ja nie miałem. No, święto u mnie, święto. Proszę jeść, pić, sobie nie żałować. No, dalej. No wcinać. Oczka moje, co tak strzelasz? Ubij, zabij, idzie grzela. Diabłasz, tam czemu to nikt nie stoi? Przecież ja specjalnego chłopaka od parady trzymam, żeby tu stał przy gościach. Czego do parady nie ma? Horacio! Horacio. Ty, wał, koniu jeden! Czego nie stoisz? Za co ci płacę? Tutaj stać masz od parady. Zwyczaj taki jest w kraju moim, a głównie w porządniejszych domach, aby jeden sługa od parady stał. Ale wałkoń woli do góry brzuchem leżeć. Choć to kwika ma podwika. Dali, dali, lepi doli. Matuś, matuś. Oj, to fika. Ale lepiej jeszcze klika. Widzę, że bajbak ten z Ignacem się stowarzysza, a to w tym sposobie. Co Ignac się ruszy, to i on się ruszy. Co Ignac po chleb sięgnie, to on okiem mrugnie, a co Ignac piwa popije, to on ręką ruszy. Ale ciut, ciut, że ruchy jego prawie się nie zaznaczają. Aż to właśnie pies duży, legawy, przyszedł się łasić jak baran czarny. Ale nie baran to był, bo jak kot czarny z pazurami. Tyle tylko, że z koźlym ogonem i zamiast miauczeć, jak koza beczał. Pójdź, pójdź, Negrito! A tu masz ogryzek! Ten z jakiej raszy? Sukę miał San Bernarda z wyżła i szpica do mieszką. Ale podobnież gdzieś po piwnicy z kotem mruczkiem sparzyć się musiała. No żebyś nie wiem, jak pilnował, nie upilnujesz! Ale chodźcież, panowie moi, do sali na cukry. Tam chłodniej i przewiewniej. Proszę, proszę, miłych gości moich. Niechże nam wybaczone będzie, ale już się ściemnia. A drogi nie znamy, do tego pilne sprawy mam, czas na nas. Każ pan dobrodziej konie zaprzęgać. Nic to ani słyszeć nie chcę. Jeszcze tego nie było, żebym gości moich przed nocą z domu wypuszczał. Kazałem też koła z powozów pozdejmować. Wiedz, Tomaszu, przyjacielu mój, że ja ciebie zdradzam. I pojedynek ten bez kul był, bo takeśmy go z Gonzalem urządzili. Na miłosierdzie Boże, uchodź ty z synem swoim, bo w tym domu przeklętym syna ci uwiodą. I nie tobie z tymi gusłami się mierzyć. Uchodź, uchodź, mówię. Prawdaż to, że bez kul był pojedynek? Mówże, mówże. Bez kul, prochem tylko. Ja... Na kolana przed nim padłem skrusze, ale skrucha pusta. To wyście wszyscy w zmowie byli? Ja z Gonzalem. A inni świadkowie? Baron Pyckal też w zmowie. A za cóż ty mnie to zrobiłeś? A za cóż tyś siwych moich włosów nie uszanował? A powiedz, że co ja ci zrobiłem, że to mi zrobiłeś? Płaczem więc, szczerym, serdecznym, wybuchnąłem jego za nogi, stare obejmując.
ale łzy moje próżne jakby z dachu cieką. To samym prochem ja strzelałem, to samym prochem ja strzelałem, to samym prochem ja strzelałem! Ano, niech się stanie wola Boża. Miłosierdzie Boże, co zamierzasz? Ja hańbę moją zmyć muszę. Ja to krwią zmyję, ale nie babską krwią nikczemnika tego. Tu innej, cięższej nieco krwi potrzeba. Podobnież mnie i syna mego na dudku wystrychnąć chciano, ale syn nie dudek. A ja też nie pajac! I krzyczy pośród tych wachlarzyków szylkretowych, porcelanowych, piankowych. Nie pajac! Poznałem, że jemu pusto. Pieprz, macierzanka, a co przepadło, to przepadło. Wiatr, a w górze sosny, chojary. Z pomocą Bożą krwią to zmyję. A krew ciężka, straszna będzie, bo syna mojego. Co chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? Ja syna mojego własną ręką ojcowską zgładzę i jego zabiję. Jego tą ręką moją zamorduję. Nożem albo nie nożem pchnę. Ten Boga, co mówisz? Co mówisz? Zabiję, zabiję, bo nie może to być, żebym ja z pustego pistoletu strzelał. I tak ja jego zabiję. Zabiję! No, to dopiero stary klnie. Wszystko słyszałem, bom za drzwiami był ukryty. Po co żeś mu zdradził, co o pistoletach mówił? Jeżeli słyszał, to wiedz, że zabawy twoje morderstwem się skończą, bo on co obiecał spełni i syna zabije. Chciałby on Ignaśka mojego zamordować, ale nie doczekanie jego, bo właśnie Ignasiek mój jego zamorduje. Pijany jestem, idź lepiej spać, idź. Po cóż, że Ignas miałby ojca mordować? No, idzie lepiej spać, jak głowy nie zawraca. No. Zamorduję i ja to sprawię, bo sposób na to mam. Ja na Ignaca sposób mam. Jaki ty sposób na Ignaca masz? Ignac patrzeć na ciebie nie może. Owszem, toż mnie lubi. Ja to sprawię, że tatę zabiję. Tatę zabiję. Zabije, a gdy starego pryka swojego tatobójcą się stanie, pewnie pomocy mojej, opieki będzie potrzebował, bo przecież kryminał, to kryminałem pachnie, już mi większym się stanie. Oj, dana bananna. Dana, da, dana, dana. Dana, dana, dana. Co ty za, nowe diabelstwa? Szaleństwa roisz, to? Coś ty z tym Horacjem, sługusem swoim, to? Coś ty umyślił, to? Co on się tak do Ignaca rusza, to? No, no powiedz, gadzino, bo cię unoszę! Nie! Nie! Nie ściskaj! Nie ściskaj. Ściskaj! 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 Przerwałem chodzenie. Sala duża, przedmiotami rozmaitymi wypełniona, ale jedno na drugim, jedno z drugim. Tu tryptyk pod wazonu, gdzie na kandelabrze dywan, fotel na krzesełku, z maszka Romadonna i burdel. Burdel! Piski te skowyty zwierząt, które tam po łąkach latały, za firanami kanapami. Ale ten pies z kocicą, to pies ze szczurzycą, z gęsią skórą może, rozpłomieniony, rozogniony i szuka z chomikiem, z tą skrową, pies
z wędrą morze i wesele! I burdel, o Jezus Maria! I wesele, i burdel! Zrywam się! Do chodu mego wchodu leżam! Starego zabijam! Na co mnie stary? Starego gdzie zabić? Zdusić! Wiesz, niestety stary młodego będzie rżał! Nigdy syn ojca! Chodzę tedy! Chodzę! 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 Ranek dnia następnego jeszcze gorętsze od poprzedniego popołudnia. Powietrze duszne, wilgotne, duchota nieznośna na pierś, na rozum, a po kościach, mięśniach wszystkich darcie. Owszem, tej niewdzięczności gospodarzowi naszemu okazać nie chcę za gościnność jego, żebym tu kilka dni z synem nie został. A sprawy choć pilne, poczekać mogą. Szczęsnaż godzina, toś mi przyjaciel. Chodźmy tedy do ogrodu kości rozruszyć. Chodź Ignasiek, zobaczymy, kto w Palanta lepszy. A wielmożnych panów starszych i dobrodziejów proszę i upraszam, ażebyście sędziami zręczności naszej byli. Do ogrodu idziemy, a za nami pieski. Much dużych, złocistych brzęczenie, papug, krzyk w gąszczu krzewiastym, pierzastych kwiatów i bambusów, jak w objęcia duszne, wilgotne ogarniało. Piłka z ręki bita o ścianę. Po odbiciu od ziemi może być odbita. Drugi raz z powietrza bita w palant. Po odbiciu od ziemi może być odbita. Roboty wziął? Utrapienie z tym węcławem. Hej, se pali! A tych kołków przybi tam na grzędach, bo swojgowały. Ale pusto. My jak suche badyle, a też wszystko nam jak pusta bania. Rzekłem wtedy, jam ojczyznę stracił. A nic, pusto. Rzekłem, ja sputo na ojca hańbę się stowarzyszyłem. Rzekłem, tu hańba, tu śmierć zagraża. A mało co z tego. Śliwki na śliwce rosły, jedną zjadłem. Smaczne. W dali Tomasza ujrzałem, jak po ścieżkach chodził, medytował, ramiona do góry wznosił, jakby gromów, piorunów przyzywał. A śliwkę podniósł, zjadł.
Panie Witoldzie, co nowego? Co słychać? A, chwalić Boga, wszystko dobrze. Tu, w pobliskiej estancji, tych podjezdków kupowaliśmy. Wsiadaj z nami, zobaczysz, jakie chody ostre. Na bryczce, a przeostroga? To pewnie konno, gdzie się wybieracie. Konie pod wierzch! Próbowaliśmy w estancji. A, nie ruszaj, nie ruszaj! Boli! Boga żywego, ludzie! Chyba pijani jesteście! Powiedzcież mi, gdzie ja jestem i za co mnie prześladujecie! Bo na wszystko, co święte, zaklinam się, że wam nie winie! Milcz! Na Boga, milcz! Przytwierdzić jemu do buta ostrogę. Teraz do związku naszego kawalerów ostrogi należysz i rozkazy moje masz wypełniać. A także dbać, żeby tamcie rozkazy moje jak należy wypełniali. Ucieczki ani zdrady żadnej nie próbuj, bo ci ostrogę zadadzą. A jeżeli byś choć najmniejszą chęć zdrady czy ucieczki, w którym z towarzyszów swoich spostrzegł, jemu ostrogę masz wrzepić. A jeśli byś tego zaniedbał, tobie ją wrzepią. A jeśli by ten, kto tobie ostrogę wsadzić ma, tego zaniedbał, jemu niech inny ostrogę wsadzi. Pilnuj, że się tedy, a i innych pilnuj. I na najlżejsze poruszenie uważaj, jeśli nie chcesz szpikulca doznać bolesnego, piekielnego szpikulca, tego diabelskiego. Pofolguj mięsień, to ci wyjmę. Wszystko, wszystko, aby los nasz przeklęty przemóc i natury wrogość zgwałcić i odmienić. A bo żal się Boże, toż znowu nam na tej wojnie tyłków piorą i znowuż przegrana. Przeklęty los, a czy to natura nami pogardziła, że tyż nic nam na dobre, na udane, na szczęśliwe nie chce wyjść, a wszystko właśnie na zło, na złośliwe się obraca. A toż widać bez kul strzały nasze, a toż pusta lufa nasza, a to podobnież natura nas nie chce. I wzgardliwa za słabość naszą śmierci i zagłady nam życzy. Przeklęty los. Więc ja, rachmistrz, widząc pana Tomasza, jak z pustego pistoletu strzela, to postanowiłem, że strasznym się stanę i na naturę się rzucę. Ją zgwałcę, przemogę, przerażę, iżby się nam los odmienił. O. Zgwałcić naturę, zgwałcić los, siebie zgwałcić i zgwałcić Boga Najwyższego, a bo nikt się poczciwości naszej nie ulęknie, dlatego strasznie być musimy. Dlatego ja szpikulec tym ostrogom zakręciłem, aby podczas garcy bolesnych pytały, aby hufiec przemożny kawalerii stworzyć najstraszniejszej, która by uderzyła, rozgromiła, poraziła i los nam inny na naturze wymusiła. Moc, moc, moc. Więc ja was i siebie w ten podczas złapałem i męczę. A już męczyć nie przestanę, bo przestać nie mogę, bo jakbym spolgował, to wy byście chyba pasy darli. Dlatego nie ma folgi. Nie ma folgi! A, panie Grzegorzu, na cóż to tobie? Trzęsiesz się cały, a i poty na ciebie występują. Milcz! Milcz! Trzęsę się, bom słaby.
ale mocnym będę, gdy słabość, małość w sobie zduszę i przerażę. Ty za zdrady nie próbuj, bo ostroga! Młyn zestawa. Karasie, moje karasie. Oj, boli klumka, klumka. To kotka, to kotka. Zastawa. Już ty mnie za to zapłacisz. Boli, boli klumka. Ten czas zrozumiałem, klumka. Całą bezdenność uwięzienia mego. Ojej. Bo to nie dzisiejsze. Kobyły. Nie wczorajsze. Klumka. Ale chyba przedwczoraj. A jakże tu dzisiaj z tym się zmagać, co chyba w zamierzchłym odbywa się czasie. Hej, puszcza wiekowa, hej, bór ciemny, pradawny, hej, stara stodoła i młyn na zwodę. A już ty mnie za to zapłacisz. Zastawa! 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 Mało zamęczyć! Trzeba jego ojca, dziadki zabić! Mało zabić! Oślepić trzeba! Mało, to pan no zawija! Panie Grzegorzu, panie Konstanty! Czynu takiego nam trzeba! Wygnę przyczyny! Nie miał żadnej, tylko gołej straszności! Okropności służył! Ignaca! Tomaszowego syna my zabijmy! A śmierć na dziecku zarana! Bez żadnej przyczyny tak okropną będzie, że natura, los, świat cały w portki przed tobą popuszczą, jak ten mocarze. Zabijać! 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 Diabli, ja was to nie wypuszczę! Wy stąd nie wyjdziecie! Wyjść nam z tej piwnicy, bo już nic tu większego nie dokonamy! A tyż nie ta piwnica nas więzi, a tylko ostroga! Dlatego ja z panem Grzegorzem do pałacu Gonzala pojadę, gdzie Tomasz z Ignacem przebywa. I tam mord cały obmyślimy! To cóż, kto się boi, kto słaby albo i wykrętów szuka, temu odwagi spikujcie! Rady nie mogę nie przyjąć, bo ona piekielna. Idziemy! Na koniach pędzimy, a z nami ostroga i z nami czyn nasz, którego dokonać musimy. I ja nie wiem, czy katem oprawcą do syna pędzę, czy jak do źródła bym sobie wargi spieczone odświeżył. Syn! Syn do syna! Sam na tych łąkach został. Oj, jak cicho. O, ptaszek na gałęzi. Robacy. Buchbachem walą. Na Boga, ty chyba z grobu stałeś. Cóżeś tak zmarniał? Bójże się Boga. Gdzie to zniknąłeś? Co z tobą przez te wszystkie dni się działo? Widziałeś, jak Ignac z Horacjem moim się pokumał? Jak jego Horacjo do zabawy wciągnął? Otóż to z nich parę skarogniadych mam źrebaków, które mi gdzie chce zajadę. Co to za kulik? Jaki kulik? No, bo radca Podsrocki do mnie konno zajechał i w sekrecie mnie szepnął, że jaśnie wielmożny minister z gośćmi swoimi do domu mojego kuligiem zawita.
który to zwyczaj jest wasz narodowy, żeby kuligiem zajeżdżać. Co mnie w sekrecie radca szepnął, żebym trochę dom przygotował i jadła naszykował. Tańca się jaśnie wielmożnemu zachciało. A po co dom mój nawiedza, nie wiem. Zdrajco. Gdzie ty byłeś? Co ty robiłeś? Z kim ty się kumałeś? Czy przeciwko mnie nie spiskowałeś? Choćby się co spiskował, za późno, za późno. Bo nocy dzisiejszej. Co zamierzasz? Buchbachem. Co mówisz? Co mówisz? Buchbach, Buchbach. Buchbachem, Buchbachem. Co zamierzasz? Jakie zamierzenia twoje? Pamiętasz, jak to dawniej, kiedy Ignac buchnął Horacjo, jemu bachnął w odpowiedzi? Teraz tak się zgrali, że gdy Horacjo buchnie, Ignac jemu bachnie. A już nie może być, aby jeden nie buchnął, kiedy drugi bachnie. Wszystko więc pomyśli mojej, wedle zamiaru mojego. I nocy dzisiejszej ojciec trupem padnie, bo gdy Horacjo buchnie, Ignac z samego rozpędu, choć to i ojciec, bachnąć musi, ani się spostrzeże Buchbachem. Boże się Boga, takeś to wymyślił? Buchbachem? Buchbachem. I tak się stanie, jak Bóg na niebie. I tak się stanie, Buchbachem. Powiedzieć chciałem Gonzalowi, że niemożliwa rzecz, ale w tejże chwili pies duży, legawy, przyszedł się łasić, jak baran beknął. Gonzalo to... Ale nie Gonzalo. Ręka. Choć rączka, mała, choć duża, włochata. I palce cukrowe, cienkie, choć grube paluchy. A paluszki chyba. Nie, ty tego nie zrobisz. Bo jakże to był Buchbachem? Buchbachem, Buchbachem, bo gdy Ignasieniek mój starego Buchbachem napocznie, pewnie większym będzie, bo przecie kryminał, to kryminałem pachnie. Już większym się stanie, oj Buchbachem? Widziałeś? Jak mój Ignac tym Horacjem się pokumał? A no niechże jemu na zdrowie będzie. A ja tak chodzę i dumam. Ale chyba już niedługo tego. Myślisz to zrobić, coś mi mówił? A tak. Na Boga żywego. To ty wciąż w zamiarze swoim trwasz? A tak, ja syna zabija jutro. Zabije, no to zabije. Zakatrupi, no to zakatrupi. Tamci jego zakatrupią, no to tamci jego zakatrupią. Mnie ostrogą zdybią, no to zdybią. Kuligiem zajadą, to zajadą, a niechże się co chce dzieje, byleby to spocząć, byleby... Tam zejść za wodą, za lasem, za gunem, już pewnie i cicho, a wielkich pól lasów przestrzenie już nie orężasz szczękiem, ale milczeniem głuchym klęski wypełnione. Syn, do syna! Ignac, stań! Ojca tobie chcą mordować! Jeżeli ja jemu to powiem, a on Gonzala Horacja przegoni, ojcu swojemu do nóg padnie, to i co? Znowu tedy wszystko po staremu? Znowu tedy z panem ojcem
pacierze klepać będzie, pana ojca poły trzymać się będzie. Znowuż wtedy dookoła Wojtek wciąż to samo? A niechże się to chce dzieje, byleby to z miejsca ruszyć. Abo już nie mogłem, abo już mnie zmierziło, albo dosyć, dosyć tego starego. Niechże co nowe będzie. Dać trochę luzu chłopakowi. Niech on co chce robi, niech ojca sobie zamorduje, niech bez ojca będzie. Niech z domu idzie na pole, na pole. Dać jemu pogrzeszyć. Niech się dzieje, co stać się ma. Niech się łamie, pęka, rozwala i rozwala. I synczyzna nieznana, stająca się synczyzna! Pies chyba duży, z kopytami i jakby garbaty. Jakby kto na oklep na psie jechał, ale dwie głowy ludzkie. Czy wszystko gotowe? Gotowe! Jeszcze nie! Jeszcze my nie dość straszni! Jeszcze więcej ostrogi zadać koniom naszym! Niech ponoszą! A dopiero gdy kawaleria nasza arcypiekielną się stanie, ataku dam sygnał i uderzymy! A gdy uderzymy, stratujemy! A gdy stratujemy, rozniesiemy i zwyciężymy! A toż biec! Ostrzec trzeba, żeby drzwi, okna zamykano! Do broni! Do broni! Do broni! Thank you.
zagłuszają! Wyrzucić! Wyrzucić! Dziękuję.